Jak ten czas szybko leci. To pogrzeb pani miała po południu. Koło piątej. Ja mojego też pochowałam po obiedzie. Grupa teatralna Kamila Bzyka-Bzukały zaprezentowała w niedzielę 23 czerwca w Teatrze Sztuk dramat Sławomira Mrożka Wdowy. Sztuka na 3 role męskie i 3 role kobiece. Jak to u Mrożka, bywa niby czasem wesoła, ale w efekcie jakoś tak smutno. Akcja dzieje się w niewielkiej kawiarni. Ja bardzo przepraszam, ale ja teraz zakleję. Niech się pani nie krępuje, mnie też jest jakoś słabo. Spotykają się tam 2 wdowy, które właśnie pochowały mężów. Jeden zmarł na niestrawność, drugi śmiertelnie się przeziębił. Ponoć jednak obydwaj zginęli w pojedynkach. Wdowy czekają na swoich kochanków. W kawiarni pojawia się też 3, bardzo tajemnicza wdowa. Całość kończy się nie najlepiej. Wniosek ze sztuki taki, że igranie z miłością może być śmiertelnie niebezpieczne. Skoro reżyser Kamil Bzukała podjął się realizacji sztuki, to widać go ona zainteresowała. Z jakiegoż to powodu? Jesteśmy ciekawi. Na napisanie jej miała wpływ kultura Meksyku, gdzie się zupełnie inaczej podchodzi do śmierci. Jest w sposób lekki i humorystyczny tam pokazana, gdzie ludzie się tak naprawdę cieszą z tego, a nie przeżywają smutki jak u nas w kulturze europejskiej. Dlatego chciałbym, żeby ludzie przychodząc tutaj spotkali się z czymś innym. Bezsprzecznie, żeby realizować Mrożka, trzeba dużej scenicznej odwagi. To nie są sztuki opowiastki, one są niezwyczajnie absurdalne. A wygrać to na scenie łatwo nie jest. Reżyser musi dobrze się nad wszystkim zastanowić, żeby atmosferę tej nierealności zachować. Pozwoliliśmy sobie na zabawę Mrożkiem. Cieszyłby się, nie wam. Myślę, że tak. I gdzieś, gdzie jest to takie lekkie, humorystyczne, zabawne też, bo takie powinno być, też no nie do końca jest tam ta szczypta tego smutku, czegoś tam głębszego. To jest, i tak się... Jest pan zadowolony? Jestem oczywiście, że jestem zadowolony z pracy. Granie Mrożka to też wyzwanie dla samych aktorów. Zagrać dziwność postaci to dopiero zadanie niezwyczajne. Łatwo nie jest, wszystko się liczy, inaczej można nieco schrzanić. Największe wskazówki to na pewno reżyser Kamil Bzukała dawał nam, w jaki sposób mamy interpretować dany tekst i w jaki sposób działać z postacią. A ja też oglądam dużo filmów czy z teatralnych spektakli i się wzoruję w jakiś sposób na danych postaciach. Wyciągam to, co jest mi potrzebne w danej chwili. No i również też obserwacja tak naprawdę przestrzeni wokół, czyli ludzi i zachowań ich, właściwie każdych praktycznie. Pewnie, że zjadł. Ja mu mówię, żeby wziął na przeczyszczenie, a on mi się kładzie na linoleum. To była moja pierwsza przygoda z Mrożkiem, ale jakby studiowałam już Mrożka i zawsze bardzo mi się podobał on jako autor. Jeśli chodzi o rolę, to szukałam raczej inspiracji w życiu codziennym. Chciałam ją tak jakby tą rolę utożsamić, żeby to była taka prosta jakby osoba, którą można spotkać w życiu codziennym, ale jednak ona się pokazuje tutaj z całkiem innej strony. No i na pewno nie chciałam się opierać na żadne inne źródła, na żadne inne role, które ktoś odgrywał, bo zwykle ten Mrożek też jest odgrywany w taki dziwnie smutny sposób, a my tutaj próbowaliśmy to jednak troszeczkę zmienić i myślę, że nam się udało. Mawiał Mrożek, że nie trzeba chodzić do teatru jedynie dla sztuk tak zwanych poczciwych. Można się wybrać na sztuki wymagające wielkich analiz i przemyśleń, byle tylko, jakby może Mrożek podsumował, nie zbałwanieć. No wie pani, czegoś takiego się nie spodziewałam. Ale ja wszystko rozumiem. Ale żeby zakochać się w czymś takim... Paskuda!